Skąd tyle kontrowersji wokół olejów pochodzenia roślinnego i skąd teorie na temat tego, że tak zwane seed oil, czyli oleje pochodzące z roślin, mogą rujnować nasze zdrowie? O tym porozmawiamy właśnie w dzisiejszym materiale. Zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Całkiem niedawno w jednym z ostatnich materiałów, który pojawił się tutaj na kanale, rozmawialiśmy na temat tzw. seed oil, czyli olej pochodzących z nasion, a więc specyficznej grupy olejów roślinnych, które budzą coraz większe kontrowersje i wydaje się, że mogą mieć naprawdę spektakularnie negatywny wpływ na zdrowie człowieka. W poprzednim materiale, który podlinkuję gdzieś tutaj u góry, możesz go sobie obejrzeć później, a może nawet teraz, mówiłem więcej na temat mechanizmów, poprzez które te oleje roślinne, seed oil, są dla nas tak niebezpieczne i przez które mogą powodować tak dużo problemów zdrowotnych. To był taki wstęp do tego tematu, ponieważ poznanie mechanizmów, poprzez które dany czynnik czy dany produkt może rujnować nasze zdrowie, jest bardzo ważny. Później, jeżeli mamy mówić o jakichkolwiek badaniach naukowych konkretnych, gdzie tłumaczymy wpływ danej substancji czy danego produktu na konkretne narządy czy też konkretne struktury w naszym ciele. No i dzisiaj przejdziemy już do większej ilości konkretów, a więc porozmawiamy sobie o kilku miejscach w naszym ciele, na które szczególnie negatywny wpływ mogą mieć oleje roślinne. W tym materiale ponownie, kiedy będę mówił oleje roślinne, mam na myśli tak zwane oleje seed oil, czyli oleje z nasion, a więc chodzi przede wszystkim o te oleje z nasion, które dostępne są w marketach, w plastikowych, przezroczystych butelkach. Pod ostatnim filmem wiele osób pytało, czy na przykład, kiedy kupujemy olej z czarnuszki, który jest w ciemnej, szklanej butelce, to należy go również traktować jako olej z nasion? Nie, niekoniecznie. Więc w tym filmie, kiedy mówię oleje roślinne, kiedy mówię seed oils, mam na myśli przede wszystkim takie oleje dostępne na masową skalę w marketach, na przykład olej rzepakowy, olej słonecznikowy, czy olej sojowy, ryżowy, które są w przezroczystych, plastikowych butelkach, gdzie mają łatwy dostęp do temperatury wyższej, czy też światła UV. Nie mówię natomiast o zdrowych olejach, takich olejach, które często są właśnie do kupienia w sklepach z zdrową żywnością, olejach, które są w szklanych butelkach, w ciemnych butelkach. To jest zupełnie inny kontekst i te oleje faktycznie w wielu przypadkach mogą mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie, jeżeli są odpowiednio spożywane, to znaczy w nie za dużej ilości oraz w odpowiednich warunkach, czyli przy niskiej temperaturze, przechowywane w ciemnym miejscu i tym podobne. Rafinowane oleje roślinne należą do tak zwanej świętej trójcy, ponieważ obok białej pszennej mąki i cukru są one w największej ilości przetworzonych produktów i wydaje się, że dzisiaj w największej ilości wraz właśnie z białą mąką i cukrem są spożywane przez ludzi, co oczywiście ma wpływ na to, że widzimy jak rakieta rosnącą ilość zachorowalności na różnego rodzaju choroby cywilizacyjne związane z zaburzeniami metabolicznymi, związane z otyłością, związane z cukrzycą. Zdaje mi się jednak, że biała mąka i cukier dostały już dużo więcej czasu antenowego i o ich negatywnym wpływie na nasze zdrowie każdy już wie bardzo dobrze. Natomiast olejom roślinnym, rafinowanym olejom roślinnym poświęca się dużo, dużo mniej czasu antenowego. Tymczasem może okazać się, że w wielu przypadkach to przede wszystkim one z tej świętej trójcy, a raczej diabelskiej trójcy, będą najbardziej negatywnie wpływały na nasze zdrowie długoterminowo i mogą przyczynić się do powstawania nie tylko problemów metabolicznych, ale to naprawdę paskudnych chorób. Tymczasem producenci pchają oleje roślinne w ogromnej ilości do produktów, które produkują. Co więcej, potrafią się tym chwalić. Potrafią chwalić się nalepkami, że ich produkt nie zawiera oleju palmowego, no bo olej palmowy, szczególnie ten rafinowany, szczególnie ten utwardzany, nabrał już złej sławy i każdy wie, że takiego należy unikać. Ciekawostką jest to, że olej palmowy w formie surowej, nierafinowany, surowy olej palmowy jest całkiem zdrowy. Ma dużo witaminy E i jest naturalnie chyba najbogatszym źródłem witaminy E, więc znowu to nie tak, że olej palmowy jest dla nas zły, tylko to, co zrobili z nim producenci, jest dla nas naprawdę złe. Natomiast wracając już do głównego wątku, to, że w danym produkcie nie ma oleju palmowego, a zamiast niego znajduje się utleniony olej rzepakowy czy słonecznikowy, nie jest powodem do chwalenia się, jednak producenci robią to regularnie. No ale dzisiaj propagowane tezy na temat zdrowia są proste. Oleje roślinne są zdrowsze niż zwierzęce, a więc jeżeli produkt zawiera oleje roślinne, to musi być zdrowszy, jest rekomendowany przez kardiologów i ogólnie musi mieć super wpływ na nasze zdrowie metaboliczne czy też zdrowie naszego serca. Jeżeli oglądasz ten kanał już od jakiegoś czasu, to na pewno wiesz, że to wszystko to jedna wielka bzdura. Wystarczy rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, jak wyglądają osoby, które spotykamy na co dzień. Dzisiaj więcej niż kiedykolwiek osób ma otyłość, więcej niż kiedykolwiek osób ma cukrzycę oraz inne zaburzenia metaboliczne. Jednocześnie, kiedy pójdziemy do sklepu i zobaczymy na koszyki, czy też co osoby wykładają na taśmę zakupową, to okazuje się, że jest tam bardzo mało tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, a znajduje się tam masa tłuszczów roślinnych, bardzo często ukrytych w postaci przetworzonych produktów. Więc
kiedy spojrzymy też na statystyki, bo oczywiście to, co obserwujemy, może być dla nas złudne, natomiast kiedy spojrzymy na statystyki, to widać, że spożycie dobrych tłuszczów, naturalnych tłuszczów, które w naszej diecie były od lat, naprawdę od wielu, wielu lat, które jadły nasze prababcie i jeszcze prawdopodobnie praprababcie, takie jak smalec, masło, łój wołowy, czy też chociażby nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak jajka, czy nabiał tłusty, które w sobie zawierają po prostu duże ilości tłuszczów, padają na łeb, na szyję, kiedy spojrzymy na statystyki. Widać, że dziś jemy mniej masła, mniej smalcu niż kiedykolwiek, tymczasem spożycie tłuszczów roślinnych jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Nie przeszkadza to lekarzom, nie przeszkadza to wielu dietetykom, ekspertom odżywienia ciągle propagować dietę opartą na dużej ilości węglowodanów oraz dużej ilości tłuszczów roślinnych, w tym bardzo często rafinowanych tłuszczów roślinnych, najlepiej kiedy z tymi węglowodanami i białą mąką są w jednym produkcie. No i że tak zapytam, drodzy eksperci, jak to wszystko działa, no bo statystyki pokazują, że jemy dzisiaj więcej tłuszczów roślinnych niż kiedykolwiek, przede wszystkim tych wspaniałych, rafinowanych tłuszczów roślinnych i co się dzieje wokół nas? Zachorowalność na różne choroby po prostu rośnie w oczach, więc chyba nie do końca to działa i być może warto rozważyć powrót do tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Ale nie tylko choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca czy otyłość są tak naprawdę w rekordowych ilościach, ale na pewno każdy z Was obserwuje wokół siebie osoby, które mają duże problemy z układem pokarmowym. SIBO, choroba leśnodorskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, inne choroby zapalne jelit, inne problemy z układem pokarmowym obserwowane są dzisiaj na co dzień. Myślę, że każdy z Was ma w swojej rodzinie, wśród znajomych kogoś, kto ma poważne problemy z układem pokarmowym. Choroby zapalne jelit, choroby układu pokarmowego występują dzisiaj znacznie częściej niż w przeszłości i tutaj również niestety możemy upatrywać dużej przyczyny w właśnie rafinowanych tłuszczach pochodzenia roślinnego. Wystarczy zresztą obejrzeć blok reklamowy. Wiem, że większość z Was tak jak ja nie ma telewizora w domu, ale czasem kiedy jadę w odwiedziny do rodziców, lubię się przyjrzeć temu, co leci w reklamach i zawsze szokuje mnie to, że na zmianę lecą polecane niskotłuszczowe, bogate w cukier i mąkę produkty, na przemian z produktami bogatymi w tłuszcze roślinne, albo po prostu tłuszcze roślinne, jak wspaniały olej rzepakowy czy jakiś olej słonecznikowy, a później oczywiście masa leków i suplementów na obniżenie cholesterolu, na poprawę funkcjonowania jelit, bo zaparcia, bo zgaga, bo inne problemy z całym organizmem. No wydaje mi się, że gdyby nie te tłuszcze roślinne, nie ta mąka i nie ten cukier, to być może nie trzeba byłoby reklamować aż tak dużej ilości leków i suplementów, które mają pomóc na dolegliwości, które nie są normalne. Bo umówmy się, że też czym innym jest przyjmowanie suplementu takiego jak chociażby magnez czy witaminy D3, których wiele osób ma dzisiaj niedobory i może nam to pomóc, a czym innym reklamowanie leku czy suplementu, który ma pomóc na dolegliwości, które nie powinny się pojawiać, jak zaparcia czy jak zgaga, które w dobrze funkcjonującym organizmie, na dobrze ułożonej diecie nie powinny mieć miejsca. No ale dalej to trwa i biznes się po prostu kręci. Biznes podlewany cały czas olejami roślinnymi. No dobrze, ale przejdźmy już do konkretów i powiedzmy sobie o czterech bardzo ważnych punktach, jeżeli chodzi o to, gdzie konkretnie i jak konkretnie zdrowie mogą rujnować oleje roślinne. W poprzednim materiale, który już wcześniej podlinkowałem, znajdziesz go też w opisie tego filmu, w którym mówiłem o tym, jakie są dokładnie mechanizmy działania olejów roślinnych na nasze zdrowie. Tłumaczyłem, że chodzi w dużej mierze o tłuszcze trans, ale też wolne rodniki i inne substancje toksyczne, które właśnie powodują wydzielanie wolnych rodników i stanów zapalnych w naszym organizmie. Przyczyniają się do podlewania tłuszczem, złym tłuszczem, ciągłego, przewlekłego stanu zapalnego w naszym organizmie. I teraz o ile w organizmie dorosłego człowieka długoterminowo oczywiście będzie to miało swoje konsekwencje, o czym powiem jeszcze więcej, to największy problem jest, kiedy taka sytuacja spotyka nas na najbardziej newralgicznym momencie życia, kiedy jeszcze nie jesteśmy do końca rozwinięci, nasz układ odpornościowy, układ nerwowy nie do końca potrafi radzić sobie z różnymi kwestiami. W 2016 roku opublikowano bardzo, ale to bardzo wartościowe badanie. Badanie, w którym badano krew kobiet w trakcie ciąży, czyli kiedy ich łonie rozwijało się dziecko. Następnie sprawdzono różne parametry tej krwi wraz z proporcją tego, u jak wielu dzieci występowały różnego rodzaju wady wrodzone i różnego rodzaju problemy zdrowotne. Przede wszystkim skupiono się tutaj na wadach rdzenia kręgowego oraz wadach serca. I co się okazało? Czynnikiem, który korelował z wystąpieniem tego typu wad bardzo mocno, był widoczny w markerach krwi przewlekły stres oksydacyjny, który obserwujemy również w wyniku spożycia dużych ilości tłuszczów roślinnych. W innym badaniu wykazano natomiast, że taki przewlekły stres oksydacyjny może mieć duży negatywny wpływ na hormony matki, a gospodarka hormonalna w trakcie ciąży jest bardzo, bardzo ważna, nie tylko żeby utrzymać dziecko przy życiu, ale też żeby ono się prawidłowo rozwijało i niestety takie zaburzenia hormonalne spowodowane przewlekłym stanem zapalnym, który bardzo często może być wywołany chociażby zwiększoną konsumpcją olejów roślinnych, może doprowadzić niestety do wad wrodzonych. To bardzo więc ważne, drogie mamy i drogie przyszłe mamy, aby
jeżeli planujecie ciążę, aby jeżeli jesteście już w ciąży, wyeliminować ze swojej diety wszystkie rafinowane oleje, ponieważ ich nadmierne spożycie może być szkodliwe nie tylko dla Was, ale niestety też dla Waszego potomstwa. Bo to, na co Wasz organizm może być w jakiś sposób odporny i z czym może sobie poradzić, niestety dla organizmu dziecka może być zdecydowanie zbyt dużym wyzwaniem. W poprzednim filmie mówiliśmy o uszkodzeniach DNA czy RNA, do których może dojść w kontekście spożywania utlenionych tłuszczów czy tłuszczów trans. Niestety to może mieć jeszcze większy negatywny wpływ na dziecko niż na dorosłych. No a czy tłuszcze roślinne mogą negatywnie wpływać na nasze naczynia krwionośne i w konsekwencji też na chociażby erekcję u mężczyzn? Okazuje się, że tak, i mamy na ten temat bardzo ciekawe i konkretne badania. Jeszcze przed 2000 rokiem, bo w 1999 roku nowozelandzcy naukowcy opublikowali bardzo ciekawe badania. Otóż sprawdzili, jak krótkoterminowe spożycie smażonego na głębokim tłuszczu roślinnym pożywienia wpłynie na stan śródbłonka tętnic. W tym badaniu odwzorowano warunki, które często mają miejsce w barach szybkiej obsługi, ponieważ użyto do testów oleju, który był już w użytku od 7 dni. W każdym razie w tym badaniu wzięto pod uwagę osoby, których działanie śródbłonka tętnic było w pełni prawidłowe przed samym badaniem. I po spożyciu takiego posiłku, przypomnę, smażonego na głębokim roślinnym oleju, który był już w użytku przez kilka dni, założono rękaw do mierzenia ciśnienia, po czym ten rękaw napompowano tak mocno, że odcięto dopływ krwi do kończyny. I teraz u zupełnie zdrowej osoby w takiej sytuacji powinno dojść do produkcji tlenku azotu, który ma zadanie rozszerzyć naczynia krwionośne i dzięki temu pomóc w powrocie ręki do prawidłowego ukrwienia. I uwaga, bo okazuje się, że u osób, które spożyły ten posiłek w trakcie badania, naczynia krwionośne rozszerzały się tylko o niecały 1%. Tymczasem w takiej sytuacji u zdrowej osoby rozszerzają się one o całe 7%. Więc widzimy tutaj zdecydowaną różnicę, a wyobraźcie sobie, że był to tylko jeden tego typu posiłek. Jak się pewnie domyślacie, jeżeli regularnie spożywamy tego typu posiłki, nie muszą być to nawet tłuszcze utlenione przez 7 dni. Mogą być utlenione w mniejszym stopniu, ale jedzone codziennie, w różnych ilościach, powtarzane takie uszkodzenie śródbłonka przez wiele dni, można tylko wyobrazić sobie, jakie konsekwencje będzie to miało, no i zastanowić się, czy to faktycznie w takiej sytuacji tłuszcze pochodzenia zwierzęcego będą odpowiadały za problemy z układem sercowo-naczyniowym, czy może jednak oleje roślinne, które będą prowadziły do uszkodzeń naszych naczyń krwionośnych. Bo jak powszechnie wiadomo, mam nadzieję, że każdy sobie z tego zdaje sprawę, żeby w naczyniu krwionośnym odłożyła się blaszka miażdżycowa, musi dojść do pewnego rodzaju uszkodzeń. A te uszkodzenia najczęściej wynikają z zaburzeń gospodarki cukrowej oraz ze spożycia tłuszczów trans oraz innych produktów, które powstają nienaturalnie i mogą uszkadzać nasz organizm, powodując przewlekły stan zapalny. No a co z tą erekcją? Bo jest to temat trochę tabu, a warto o nim wspomnieć. Oczywiście, kiedy u mężczyzny dochodzi do zaburzeń erekcji i nie jest to związane ze stresem psychicznym czy z kwestiami mentalnymi, to jest bardzo duża szansa, że występuje niestety uszkodzenie śródbłonka. No i tak jak następowało w tym badaniu zaburzony powrót ukrwienia i natlenienia do kończyny, zamiast 7% poniżej 1, tak samo tam też dochodzi do zaburzenia ukrwienia i utlenienia. No i w takiej sytuacji można powiedzieć, że ten problem z erekcją to jest najmniejszy problem takiej osoby, ponieważ prawdopodobnie występuje tam duże uszkodzenie śródbłonka, tętnic, w związku z czym bardziej niż problemami natury seksualnej taka osoba jest zagrożona chociażby zawałem, o czym mówiłem już wcześniej. Istnieje coraz więcej dowodów naukowych na to, że dieta bogata w tłuszcze trans oraz inne czynniki, które powstają w wyniku utleniania tłuszczów roślinnych, może powodować przewlekły stan zapalny w naszym organizmie, tym, co ważne, stan zapalny jelit. Tymczasem stan zapalny jelit jest ściśle powiązany ze zwiększoną przepuszczalnością bariery jelitowej, której zwiększona przepuszczalność może przyczynić się do wielu poważnych chorób w naszym organizmie, w tym do przenikania do organizmu toksyn oraz różnego rodzaju antygenów, które w normalnych warunkach nie mogłyby tam przeniknąć, w związku z tym powodując nie tylko przewlekły stan zapalny, ale też szaleństwo, mówiąc wprost, naszego układu odpornościowego, prowadząc chociażby do autoimmunologii, czyli do chorób na poziomie autoagresji. A to wszystko niestety może przyczyniać się do powstawania chorób zapalnych jelit, takich jak choroba Crohna, czy też wrodziejące zapalenie jelita grubego. Istnieją badania, które pokazują, że nieszczelność jelit niestety może odgrywać dość dużą rolę w patogenezie, czyli w powstawaniu chorób zapalnych jelit. Szczególnie negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia wydaje się mieć zbyt duże spożycie kwasu linolowego. Właśnie tego kwasu tłuszczowego, który w bardzo dużych ilościach znajduje się w tzw. seeds oil, czyli popularnych olejach roślinnych dostępnych w sklepie. Na przykład w jednym z badań przeprowadzonych przez izraelskich uczonych wykazano, że spożycie oleju sojowego w
połączeniu z mięsem prowadziło do nieprzyjemnej reakcji, która zachodziła pomiędzy żelazem z mięsa oraz olejem sojowym, prowadząc do zmiany kwasu linolowego w szkodliwe produkty peroksydacji lipidów. W innym badaniu kliniczno-kontrolnym badano wpływ kwasu olejnowego omega-6 na wrodzeniące zapalenie jelita grubego. W tym badaniu znaleziono wyraźne potwierdzenie takiej tezy, że nadmierne spożycie kwasu linolowego może być związane z powstawaniem chorób zapalnych jelit. Oszacowano, że nawet 30% przypadków może wynikać właśnie ze zwiększonej konsumpcji tego kwasu tłuszczowego, który znajduje się w bardzo dużej ilości w tłuszczach pochodzenia roślinnego. No i pytanie, które warto sobie zadać, czy chodzi o sam kwas linolenowy, czy może jednak o całą gamę substancji toksycznych, które wraz z nim bardzo często dostają się do naszego organizmu, uszkadzając też nasze jelita. Te badania pokazują, że samo spożycie kwasów tłuszczowych omega-6, szczególnie tych w formie utlenionej, będzie dla nas bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o nasz układ pokarmowy, ale co więcej, szczególnie kiedy łączymy je z produktami bogatymi w żelazo chemowe, takimi jak mięso, to już całkiem może dojść do tragedii. I ponownie, czy to faktycznie mięso jest powodem tylu chorób, jak się dziś mówi? Czy może to, że dzisiaj bardzo często jest smażone na oleju rzepakowym, czy też słonecznikowym? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam już Wam. Na koniec chciałem wspomnieć o bardzo ciekawym temacie, którego dzisiaj jednak nie będę do końca rozwijał, ponieważ już niedługo pojawi się rozmowa z ekspertem, w którym ten temat po prostu rozwiniemy od A do Z. A mianowicie chodzi o raka skóry. Ponieważ dzisiaj powszechnie zdaje się przyjmować, że rak skóry jest spowodowany słońcem. Czyli, że to słońce jest jedynym i najważniejszym czynnikiem powodującym powstawanie raka skóry. Czy to prawda? Czy znowu mamy do czynienia z pewną manipulacją i warto się tutaj nad tym głębiej pochylić? Bo zobaczcie na to. Życie na naszej planecie trwa od 3,7 miliarda lat. Tak, miliarda, nie miliona, tylko miliarda lat. Słońce powstało, zanim powstała Ziemia, więc jakiekolwiek życie, które pojawiło się na tej planecie, te 3,7 miliarda lat temu, pojawiło się tutaj dzięki temu, że Słońce jest w odpowiedniej odległości naszej planety. Zresztą mówi się powszechnie, że na innych planetach nie znajduje się życia, dlatego że Słońce jest w idealnej odległości do Ziemi. No i tak przez 3,7 miliarda lat pod wpływem tego Słońca organizmy żywe sobie ewoluowały, aż w końcu powstał sobie człowiek i nagle w XXI wieku Słońce zaczęło być złe, tak? Czyli mamy 3,7 miliarda lat ewolucji pod wpływem Słońca, bez którego ta ewolucja nie byłaby możliwa, bez której życie nie powstałoby na Ziemi i nagle w XXI wieku Słońce stało się złe i Homo sapiens uważa, że trzeba je usunąć. No brzmi to jak niezłe jaja, prawda? Więc co się stało? Dlaczego Słońce nagle mogło zacząć szkodzić? Bo ja nie mówię, że Słońce nie ma na to żadnego wpływu, ale może to nie samo Słońce jest przyczyną tego problemu. Kiedy spojrzymy sobie na wykres, który pokazuje zwiększoną wykrywalność raka skóry, który widziałeś teraz na ekranie, oraz wykres, który pokazuje, od kiedy zaczęła się masowa produkcja oraz konsumpcja olejów roślinnych, o, widzisz, bardzo podobny wykres. Teraz ze sobą zestawmy na ekranie. Okazuje się to bardzo podobne. Wygląda to tak, jakby zaraz po zwiększonej i masowej konsumpcji na całym świecie tłuszczów roślinnych zaczęła się zwiększona ilość nowotworów skóry. Tłuszcze, które spożywamy, są wbudowywane w naszą tkankę i na przykład okazuje się, że osoby, które jedzą więcej tłuszczów nasyconych, dużo mniej się spalają na słońcu. Bo jak wiemy, spalanie się jest bardzo złą rzeczą i może przyczyniać się do pojawienia się na przykład raka skóry w przyszłości. Czy może być tak, że to kwestia tego, iż jemy dużo mniej tłuszczów nasyconych, tłuszczów pochodzenia zwierzęcego i dużo więcej tłuszczów roślinnych, bardzo podatnych na utlenianie, które później wbudowane są w tkankę naszej skóry, jest tym czynnikiem, który spowodował, że nagle nastąpił tak duży wzrost nowotworów skóry? Dzisiaj tylko zagajam ten temat, ale już niedługo pojawi się na kanale bardzo, bardzo interesująca rozmowa na ten temat, więc myślę, że Wam się spodoba. No i na dzisiaj to tyle. Wszystkie badania omawiane w tym materiale znajdziecie w opisie tego filmu, jak również grafiki, które tutaj były pokazywane, na przykład te wykresy, bardzo ciekawe, które warto sobie przeanalizować. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to serdecznie zapraszam Cię do sprawdzenia opisu tego filmu, gdzie znajdziesz chociażby darmową paczkę prezentów, czyli dwa wykłady oraz dwa e-booki mojego autorstwa, które możesz pobrać zupełnie za darmo, wystarczy, że podasz Twój adres e-mail, także koniecznie sprawdź, to jeszcze więcej wiedzy niż było tutaj dzisiaj. Możesz też znaleźć w opisie książki, których jestem autorem lub też współautorem i które zdecydowanie warto sobie przeczytać, aby jeszcze lepiej zrozumieć, jak zdrowo poruszać się po tym świecie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał i chcesz więcej takich materiałów, chcesz między innymi materiał poświęcony w 100% cudownemu olejowi rzepakowemu, który promowany jest tak powszechnie w Polsce, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem, żebym wiedział, że warto nad takim materiałem się pochylić. Zachęcam Cię też do zasubskrybowania tego kanału, bo dzięki temu będziesz tutaj na bieżąco dostawał informacje o kolejnych materiałach, które pojawiają się regularnie co tydzień, co czwartek, więc nie warto ich przegapić. I na dzisiaj to chyba tyle. Dzięki wielkie za Twoją obecność i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach. Bądź zdrowy. Cześć!